A kupmy sobie jakąś nową furę i zróbmy ją na drift. Alfa Romeo... Oh shit. Nie no, to nie wygląda jak pod drift. Ty, a dawaj tego kasztana. Audi, tylko że to ma napęd na... Dobra, zrobimy konwersję. Zrobimy napęd na tył, jeśli się da. Weźmy sobie jakiś kolorek, powiedzmy... Znaczy, zawsze zastanawiam... Mi się podoba to Audi ogólnie. To Audi i to wcześniejsze. Wcześniejsza generacja ma bardzo ładny tył, zwłaszcza w wersji kombi, Avant, nazwijcie jak chcecie. Podoba mi się ten samochód. Wygląda męsko, po prostu. Jest spoko. Jeśli ktoś ma, to piąteczka dla niego. Fajnie, 83 tysiące, kupujemy, bierzemy gnoja, robimy go na drift, zobaczymy jak ta ciężka dupa będzie się rzucać na tych zakrętach. No mam nadzieję, że uda się zrobić konwersję, przerobić ten samochód na tylno-napędowy, tylko i wyłącznie. Obejrzyjmy sobie tego śmierdziela, patrzcie co my tu mamy pod maską, V8 FSI. To robi niezły porządek z oponami, a raczej nieporządek. Możemy otworzyć sobie pyk drzwiczki. Ładnie to wszystko wygląda w środku. Tutaj bagażnik, żeby rower schować. Fajnie. Podoba mi się. Widziałem dużo takich właśnie Audic fajnie przerobionych. Wiecie, wszystko czarne, przyciemnione szyby, obniżone, czarne felgi, przyciemnione światła. Mega to wygląda. Naprawdę te samochody potrafią wyglądać spoko. Jeszcze jak są obniżone. Wow. I wcale nie jest to taki samochód rodzinny wtedy. Ja bym powiedział, że jest taki bardziej... Nie wiem. Sportowy? Nie wiem, czy sportowy, kurde. Po prostu fajnie wygląda i to się liczy, no nie? No dobrze, możemy zrobić sobie konwersję na tył. Oczywiście można by było zrobić samochód z napędem na 4 koła, żeby trochę tam driftował. Ale to nie jest to... Zróbmy swapa jakiegoś robimy. Standardowo mamy 8 już pod maską. Nie wiem, czy chce mi się robić jakiegoś swapa. To, co mamy już pod machą, powinno nam wystarczyć. Weźmy sobie sprężarkę odśrodkową. I wciśnijmy tutaj sobie... Nie no, na standardowym uda nam się zrobić takiego koksa, że to szok. Na pewno mocy nam wystarczy, żeby z dupą zrobić tutaj... Chociaż patrzcie, że... Coś nam ta moc nie bardzo rośnie, no nie? Klasa A, ja wiem. No ale niby mamy standardowo V8 i to V8 powinno... No dobra, już jest klasa S1. Powinno wystarczyć moc jednak. Już nam widzicie, że staty spadają, a to dlatego, że... No cóż, no, jest mocy tak dużo, że to po prostu będzie wszystko rwało, krótko mówiąc. Zobaczmy, czy da się poglebić. Da się, ładnie. Fajniusio. Instalujemy wszystko po kolei. Spróbujmy wymienić felunek na jakiś customowy. Gram w NFS-a 2000, jak to się nazywa, Payback, i powiem wam, że zaczyna mnie denerwować to, że tam musimy wymieniać oddzielnie felgi z tyłu i z przodu. Ja chcę mieć takie same felgi z tyłu i z przodu, a nie muszę oddzielnie wymieniać z przodu i z tyłu i potem szukać wśród tych wszystkich felg, czy znalazłem to odpowiednie, do cholery. Na początku było to fajne, bo wow, możemy sobie wymienić tutaj takie, tu wsadzić inne, ale później to się robi denerwujące i tyle, no. Zderzaki, o shit, patrzcie co my tu możemy zrobić, mamy tu kilka opcji. Podjarałem się trochę. No, no, no. Ej, mam wrażenie, że teraz to wygląda jak ten, jak jakieś Q. Audi Q, tam nie wiem, 7, czy tam Q70. Ładnie, ładnie, podoba mi się. Spoiler. O, już myślałem, że wyskoczy coś wielkiego. No właśnie, wiedziałem, że coś takiego tutaj wpierdzielono tego samochodu. Nie no ty, ale zobaczcie, mają tutaj, ma tu jakieś zderzaki. Ty, bo zobacz. Mamy tutaj takie ładne... Jezu, te atrapy. Widzicie, to, widzicie co ja tu widzę? Czekajcie, chodź myszka, chodź. Musimy pokazać tu widzom coś. Są te atrapy, kurde, żeby samochód wyglądał na droższy, to tutaj mamy takie obwód, że niby taka wielka, wiecie, wielka rura, wielka, kurde, wybuchowa, a w środku mamy takie zwykłe, nie, wsadzone. Z jednej strony wygląda to ładnie, no bo kto będzie się schylał, my tu się schylamy w tym momencie, no nie, ale normalnie jak chodzimy sobie koło samochodu, to widzimy go w ten sposób. Nikt tam mu nie zagląda pod dupę, co on tam ma, zresztą cały czas jest to wszystko brudne, no bo przecież spaliny, no nie, i nikt tam nie zagląda. My sobie tutaj tak patrzymy od dołu i to wygląda dziwnie. Więc druga sprawa, to ciekawe jak w Fordzie jest, czy jeśli mamy te wydechy dwa takie sobie tutaj po dwóch stronach, to czy jeśli zamontujemy sobie pojedynczy wydech z jednej strony tylko, to czy dymek będzie też z drugiej strony leciał? Czasami tak w Fordzie było właśnie, taki bug.
Nie chcę mi się tego sprawdzać, szczerze mówiąc. Nie chcę sobie popsuć wrażenia z tej gry. Podejrzewam, że mogłoby tak być. Okropny jest ten próg. Nie wiem, jakiś taki pokrzywiony. Dobra, dajmy sobie to. No i super, porobiony. Wygląda fajnie, podoba mi się. Ja bym sobie tu jeszcze jakiś kolorek zainstalował, ale nie szalejmy, sprawdźmy, czy ten samochód w ogóle lata bokiem. Zanim jednak to zrobimy, musimy zrobić jakiś tam tuning, ale ty, zobacz, jak się udało mi fajnie zmieścić. Nie patrzę na to jakoś specjalnie, ale statystyka jest równo 900. To się rzadko zdarza, że tak z dupy ci nagle wszystko wychodzi. Łosie, ten samochód jest naprawdę głośny, musimy trochę przyciszyć grę. Dobra. Ty co to, czekaj, czy to brzmi zajebiście? Posłuchajcie. Wow! Dajcie na niskie obroty, gnoja. Całkiem fajnie to brzmi. No. Uła. Albo ja grałem przed chwilą w jakąś naprawdę kiepską grę, gdzie wszystkie samochody brzmią tak samo. Ale kurde, Audica, no, ładnie zaskakuje. Odcina. Ja no muszę imitować takie, wiecie, dźwięki kończącego żywot silnika. Wprawdzie tego nie uświadczymy. Ale na pokazach driftowych różnych samochodów można posłuchać, jak te samochody kończą, silniki kończą swój żywot, goddammit. No ale dobra. Słuchajcie, musimy tu parę rzeczy jeszcze porobić w tym samochodzie, jeśli chodzi o tuning, więc ja tak szybko sobie to dostosuję. Kurde, pioruny lecą spod kół, moi drodzy, elegancko. Ej, nie masz co zrobić ze swoim nudnym życiem. Kliknij w subskrypcję na moim kanale i dzwonek oraz zostaw lajka, jak to mówi Box Deal, dla zasięgu, żeby było fantastycznie. No, ogólnie żartuję sobie, twoje życie może nie jest nudne, ale tak to wiesz, nie bierz do siebie, to w żartach jest. Ironizuję często. Mówię to do tych osób, które potem się czepiają. Lucek, dlaczego mi tak powiedziałeś? Ja nie chciałem, żeby moje życie było nudne. No, to zrób coś z nim. I kliknij tą subskrypcję right now! Moi drodzy, pioruny lecą spod kół, pada deszcz, jest ślisko, to nic. Ale coś jest dziwnego w tym Audi. Mówiliście mi w komentarzach, hej Lucek, ale ty robisz ten tuning driftowy, to czemu nie bawisz się z bieżnością? No właśnie, bo kuźwa nie umiem. Nie wiem, o co w tym chodzi. Musielibyśmy tutaj coś porobić. Kurde, nie wiem, w którą stronę. Chodzi ogólnie, żeby kola były ustawione albo... Jak tutaj mamy tak samochód, to koła albo są tak ustawione, albo tak. Nie wiem, ja to zawsze zostawiam na wprost. Wydaje mi się, że tak jest dobrze, ale cholera wie. Zostawmy to tak, no. Więc dupa, niech będzie tak jak jest. I spróbujemy, coś tam może polata, no ale taki nie jest zbyt responsywny. Może właśnie jakbym tą zbieżność inaczej ustawił. Ale niektórzy mówią, że tam o kilka procent można i jest fantastycznie. Wtedy samochód troszeczkę zmienia się, jeśli chodzi o prowadzenie. Nie, dla mnie to jest jeszcze czarna magia. Ale jak, co my właściwie, no co, zrobiliśmy samochód do driftu i co teraz? No, będziemy sprawdzać, jak on driftuje i czy dam radę wykręcić na przykład 3 gwiazdki na jakiejś strefie driftowej, powiedzmy. Opony zainstalowane są tylko sportowe, ale niestety dałem szersze troszeczkę niż standardowe. Niestety, bo samochód naprawdę dosyć dobrze zachowuje się na tych driftikach, nie traci mocy, a nawet powiedziałbym, że jest jej za dużo po tuningu standardowego silnika. Trochę się dusił na tej czwórce tutaj. Może właśnie oponki powinniśmy jednak zredukować do standardowej szerokości. Woo, shit! Patrzcie. Oczywiście można zrobić tak, żeby nie było ruchu ulicznego, ale jaka to wtedy frajda jest. No coś tu jest jeszcze nie tak. Tak jakby ten samochód w ogóle nie chciał się mnie słuchać na tych zakrętach. Dosyć łatwo go przesterować. Nie wiem, właśnie nie jestem pewny, czy łatwo go przesterować. Zaraz zobaczymy, czy o tym mówię, o czym myślę. Nie no, jakaś tam kontrola jest. Dziwne to, kurde. W sumie muszę poszukać w necie jakiegoś filmiku,
jak driftuje, jak wyglądają driftujące kombiaki? To może być naprawdę ciekawe. Ja obserwuję te wszystkie instagramowe profile driftowe, tuningowe, różnych projektantów samochodów, jak oni tam, wiecie, projektują praktycznie od podstaw jakieś auto albo przerabiają już istniejące, dodają jakieś budykity, inne takie pierdoły. Strasznie mi się to podoba, mi się tym interesuje, dlatego to oglądam i obserwuję. I potem mogę to przełożyć troszeczkę na te odcinki z Forzy, a właśnie ostatnio miałem taką, obserwuję ogólnie takiego ziomka, który projektuje bodykity i ogólnie pracuje dla EA Games na przykład, nie? Czyli tam produkuje im różne, wiecie, zderzaki, które później możemy sobie wsadzić do naszych wirtualnych samochodów w Need for Speedzie. I on na Instagramie nazywa się Kyza, tak się pisze, czyta się Kajza. I on tam wrzuca różne swoje prace, można sobie na przykład zamówić u niego jakiś samochód, jakiś tam obraz i tak dalej. I on to wszystko robi od podstaw, wiecie, te bodykity, super robota, naprawdę z roku na rok widać, że gościu jest coraz lepszy w tym i masz miło popatrzeć. No ale on ostatnio na swoim Insta Stories wrzucił taką historię, gdzie zamówił Ubera i zgadnijcie, co mu podjechało. Podjechało mu Subaru WRX STI. Kumacie, czacze? Zamawiasz sobie Ubera, nie wiem, w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, gdziekolwiek. Katowicach i podjeżdża ci Subaru WRX STI. Wow! Ja bym powiedział, panie, zmieniamy trasę, jedziemy kuźwa z Katowic do Warszawy. No, fantastyczna sprawa. To było gdzieś w UK, czy on tam, nie wiem gdzie on jest, ale gdzieś w tych zachodnich krajach. Podejrzewam, że ten ziomek od Subaru, oczywiście też ma swój profil na Instagramie, też go zaobserwowałem. Ten ziomek od Subaru sobie po prostu od tak od na frajdy śmiga i z Ubera zarobi tyle, żeby starczyło mu na utrzymanie tego, powiedzmy, Subaru. I jeździ tak dla frajdy i sobie pomyślałem, kurde, też bym tak chciał. Też bym chciał być kierowcą Ubera, ale tylko po to, żeby zarobić właśnie na jazdy tym fajnym samochodem i ewentualnie wozić ludzi i patrzeć, jak im wychodzą gały, gdy od 0 do 50, no bo przecież w mieście więcej jeździć nie można, od 0 do 50 rozpędzam się w 1,5 sekundy. Kurde, to by było coś. Ale tylko 3 gwiazdki bym dostał za nieostrożną jazdę. Ale to jest ciekawa wizja. I wiecie co, pogrzebałem troszeczkę w temacie i zauważyłem, że niektórzy, na przykład w Stanach Zjednoczonych, robią streamy z jazdy pracy jako Uber, czyli mają normalnie kamerkę w samochodzie, mają donaty włączone i wiecie, wszystko, widać kto siedzi w tym samochodzie i tak dalej. I sobie tak jeżdżą i wożą tych ludzi i ludzie trollują czasami śmiesznymi donatami podczas jazdy, że tam na przykład w samochodzie jest bomba albo coś takiego. I ci pasażerowie dostają takiego, what the fuck, kurde, ja wysiadam. Była też taka akcja właśnie na streamie. Ej, to jest ciekawe, to jest naprawdę ciekawa rzecz, nie? Ale tak się troszeczkę zafascynowałem tematem, pomyślałem sobie, że no kurde, jak mi z YouTube'em nie wyjdzie kiedyś tam, to właśnie zostanę kierowcą Ubera, kupię jakąś fajną furę i będę sobie, kurczę, uberował w fajnej furze, nie wiem, w jakimś... Właśnie myślałem o jakiejś... Jakie samochody by się nadawały jako taki samochód uberowski, nie? Żeby można było... Takie Audi w sumie, jak tutaj RS4, pasowałoby takie jako Uber. V8 pod machą, wygląda niepozornie, wiesz, wsiada do ciebie 4 gości, a ty but, kurde, siada dupa, wiecie, do przodu, kurde, 4 kapcie, pioruny lecą spod kół. Wow, to by było coś. No i w Polsce akurat z Ubera zarobiłbyś tyle, żeby starczyło ci na dzienną przejażdżkę tym samochodem na paliwo. Krótko mówiąc. Więc jest to ciekawa sprawa dla kogoś, kto chce sobie po prostu czerpać radość z jazdy samochodem. Ja strasznie lubię jeździć samochodem. Potrafię długo jechać samochodem, całe godziny, 6 godzin ostatnio jechałem w jedną stronę samochodem, bez przerwy i cały czas uśmiech na twarzy, mimo że nie mam jakiegoś tam super samochodu swojego, ale lubię w nim jeździć, jest wygodne, jest fajne audio i tak dalej. I wow, jazda, znaczy wiecie, bycie kierowcą Ubera czy jakąś tam taksówką,
byłoby w czymś fajnym, ale trzeba by było mieć jakiś naprawdę spoko samochód do tego i najlepiej jakby było to auto właśnie takie czteromiejscowe, żeby można było zabierać pasażerów. Tak myślałem sobie, że właśnie na odcinku z Fordy coś takiego poruszę i patrz, kurczę, akurat wziąłem samochód, który w miarę by się do tego nadawał, gdybyśmy nie mieli w środku tej klatki bezpieczeństwa usztywniającej. Nie? No bo z takim orurowaniem w środku podejrzewam, że byłoby bardzo niewygodnie pasażerom i z tych trzech gwiazdek, które bym dostał za nieostrożną jazdę, dostałbym tylko jedną albo i żadnej. Bo nie dość, że nieostrożna jazda, to jeszcze by mieli dziury w głowach od tych rurek. Kurde. No ale sami musicie przyznać, że Audi RS4 byłoby świetne do jazdy jako Uber. Wtedy nie nazywałby się Uber, tylko kurde Transporter, wiecie, z tego filmu. Tylko że Transporter tam miał chyba akurat sedana, no nie? No ale do jazdy jako Uber musiałbyś mieć kombiaka, no bo wtedy to fantastycznie by było, bo byś mógł sobie więcej rzeczy do tyłu wpierdzielić. O ile nie miałbyś tam wielkiego jak stół subwoofera, żeby fantastycznie to subwoofera czy tego innego, kurde, wisiora. Żeby to fajnie brzmiało jeszcze, nie? Żeby tam potem widzowie czy tam pasażerowie wystawiali ci dobre oceny za fantastyczne audio. Jaką pani lubi słuchać muzykę. Proszę puścić Hej Sokoły. Kurde. Proszę pani, proszę wysiąść w tym momencie. Ja pierdzielę. Czekajcie, bo tu trzeba zdobyć 125 tysięcy, to jest mój rekord, ale tu musiałem jakimś koksem dowalić. Moim najlepszym samochodem driftowym jest BMW. Wkurza mnie w ogóle ten deszcz. Kurde, gdzie jest dym? My driftujemy cały odcinek, a tu jeszcze ja nie widziałem ani trochę dymu. No ale piszcie, co myślicie. Co myślicie o takiej wizji bycia Uberem dla samej jazdy? No bo mając taki sportowy samochód, jeszcze na zwykłym paliwie bez gazu, nie byłbyś w stanie fajnie sobie zarobić na Uberze. Nawet jakbyś x lat jeździł, po prostu wszystko by szło w paliwo, krótko mówiąc. Ale tak, ale moim zdaniem ciekawa perspektywa dla kogoś, kto naprawdę lubi jeździć samochodami i by się spełnił w tym. Jak wy to widzicie? Jak wy byście chcieli? Jeśli lubicie auta, piszcie w komentarzach, jak wy wam się to podobało, takie coś. He? No moim zdaniem ciekawa rzecz. Ciekawa rzecz. Na przykład miałbyś sobie takiego Nissana Skyline'a R34, ale w tej wersji czterodrzwiowej. To nie jest to wtedy Skyline, tylko jakoś się inaczej on nazywa. To pewnie entuzjaści importerów będą tutaj, mogą się odezwać w komentarzach i tam to rozjaśnić tą sytuację. Jest masa samochodów w Fordzie, które nadawałyby się jako Uberowiec i myślę, że mogę zrobić taką nawet oddzielną serię, gdzie będziemy testować najlepsze samochody dla Ubera. To by było w sumie nawet ciekawe, co o tym myślicie? Okej, wszedłem do zawodów po to tylko, żeby mieć słońce w grze dowolnej, żeby kurde zobaczyć dym spod moich pięknych felg. Wtedy widzieliśmy same pioruny, bo wiecie, ten, a zobaczcie teraz. O tak, fantastyczny widok i... Oh. What the fuck? Czy to jedzie Infinity? Wow! W przodu. Teraz to jest kontrola nad tym samochodem. Wow, i teraz pisk opon, i teraz fantastic, usie, dobra. O tej kontroli, z tą kontrolą troszeczkę przesadziłem. No ale spróbujmy docisnąć ten drift tutaj tak do 100 tysięcy. Myślę, że będzie wtedy fantastycznie. Ale co się dzieje? Zobaczcie, co się dzieje. Zachodzi chyba słońce. Byleby kurde deszcz nie padał. Ja mam nadzieję, że w Forzie Horizon 4... Tak, jestem na 90% pewny, że Forza Horizon 4 wyjdzie w tym roku. A bo skąd wiem? No, nie mogę powiedzieć. Nie no, powiem wam, mam kontakt bezpośrednio z Microsoftem. I ziomek od Microsoftu mówił, że niedługo pojawią się pierwsze informacje na temat Forza Horizon 4. Tak mimowolnie mi to powiedział, więc... Ja powiedziałem mu, no kiedy tam będą jakieś kody na grę i coś tam, ten, a mówi, no to już niedługo będziemy działać z Forza Horizon 4, tak do mnie powiedział. Czyli tak mimowolnie powiedział, że no fantastycznie, będzie niedługo Forza Horizon 4, ale Lucek, poluźnij majty, bo na razie ci nic więcej nie powiem. No i ja powiedziałem, okej, ziomeczko, nie ma problemu,
Zobaczymy, co będzie za jakiś czas. Będę jeszcze chciał ten, współpracować. Uuu, shit! Patrzcie, 73 tysiące jak dotąd. Ładnie mi szło, bardzo ładnie mi poszedł ten zakręt. W pewnym momencie coś się zdupiło. Ale będzie stówka? Nabijaj tą stówę, gnoju! 101 tysięcy, moi drodzy! Zrobiliśmy to. Audi RS4. Mam naprawdę potężne driftowozy, fantastycznie driftujące, które są świetne. I rozdupczyłyby ten mój wynik tutaj na pewno. No ale chciałem osiągnąć chociaż te 100 tysięcy w Audicy i udało się. Także fantastycznie. Czasami jest tak, że lepiej driftować pod górkę, a mimo wszystko więcej punktów i tak zdobywam, jak jadę sobie właśnie z góry. Z jakichś tam powodów. Nie jest ten samochód taki zwrotny. Myślę, że ta konwersja napędu na tył oczywiście dała dużo, ale i tak ten samochód nie zachowuje się w grze w 100% tak jak samochód z napędem na tył. Nie wiem czemu. Nie mam pojęcia czemu. Po prostu, tak to wygląda. 100 tysięcy udało się zdobyć na tej strefie driftowej, także nasz odcinkowy challenge powiedzmy, że mamy zaliczony. W następnym odcinku myślę, że poszukam jakiegoś samochodu pasującego jako samochód Ubera. Chociaż tutaj nie mamy żadnych takich misji chyba w fabule, abyśmy mogli sobie mieć... Mogli kogoś transportować z jednego miejsca na drugie. Tak czy inaczej ten tuning driftowy sprawił, że... Wow! O shit! Ta RS-ka ma 6 biegów tylko. Znaczy... Tylko i aż, no to jest po prostu odpowiednia ilość tych biegów. Do driftu. Dlatego, że są te biegi długie, można sobie ustawić, żeby były długie. Ale chodzi mi tu o to, że większość tych nowych samochodów ma już automaty i jeśli... W Forzie ustawimy sobie skrzynię manualną, to musimy cały czas te biegi zmieniać. Na przykład mamy 8 biegów do przodu i to jest wkurzające, że co chwilę musisz te biegi zmieniać. Masz silniczek taki jak od kosiarki, jakiś tam, nie wiem, 1,5-litrowy i on ma tam moc w pewnym, w bardzo wąskim przedziale, moc maksymalną osiąga w bardzo wąskim przedziale obrotów i żeby się wbić w te obroty, no to te biegi muszą być krótkie. A tutaj mamy ogromną V8-kę pod maską, generującą ogromny moment obrotowy i od niskich obrotów mamy już bardzo wysoki moment. No i więc tutaj nie ma problemu, żeby te biegi były nawet dosyć długie. Dlatego mamy ich tylko 6, ale być może też do tego samochodu jest opcja automat. Na pewno jest, kurde. Prawie w każdym modelu możemy sobie wybrać automat, jeśli kupujemy go prosto z salonu, prawda? Albo gdzieś tam używkę. No, do używki sobie nie wybierzemy, już po prostu wybierzemy albo samochód z automatem, albo bez, krótko mówiąc. Tak czy inaczej, ten samochód nadawałby się jako samochód Ubera. Chcielibyście sobie wsiąść do fury, kurde, z napędem na 4 kółka i nagle gościu odjeżdża spod lotniska, czy tam nie wiem skąd, zamawiacie sobie Ubera i pioruny spod kół i jedziesz, kurde. Od 0 do 50 w 1,5 sekundy, no bo przecież w mieście więcej się nie można jechać. No ale powiedzmy, że pojechałbyś sobie takim Uberem z Katowic, nie wiem, do Łodzi. Chociaż tam bardzo słaba jakość drogi jest akurat bezpośrednio. No ale powiedzmy, że tak byś sobie chciał pojechać. No dobra, to z Katowic do Krakowa byś sobie chciał pojechać. I Uber ciśnie 300 km, no nie no, wyjechalibyście przez Niemcy akurat, powiedzmy. Jakoś tam byście jechali, no, żeby jechać te 300 km na godzinę, fantastycznie. Ojej. Ej, piszcie, co myślicie o tej Audicy. Moim zdaniem bardzo ładny samochód, strasznie lubię tę generację Audi, Avanta RS4 i poprzednia jest też bardzo ładna. Nawet chyba poprzednia bardziej mi się podobała od tej. Takie ładniejsze ma tylne światła. Co myślicie o tym wozie? Nadaje się jako driftowóz czy nie? No 100 tysięcy punktów na strefie driftowej osiągnięte, cel odcinka zaliczony. Moim zdaniem fajne auto. Takie auto marzeń. Chociaż taki Passat w środku, nie? Ale zrujnowałem wszystkich fanów Audi teraz, co? Oj, fani Audi nie lubią, jak się ich porównuje do Passatów, kurde. Nie lubią tego. Oj nie, to jest taki ból dupy wtedy. Oj, tutaj spełniam prośbę jednego z widzów pod ostatnim odcinkiem, pisał: Ej, Lucek, dlaczego ty nie jeździsz z kokpitu, tylko cały czas z tyłu tak masz tą kamerę ustawioną? Albo mi się tak jeździ lepiej z tą kamerą z tyłu, jest
fajniej, a tak ledwo co widać. Chociaż i tak fajnie, że te lusterka działają jako tak, nie? W Fordzie. To jest, to naprawdę dużo daje. No nic, moi drodzy, co ja będę wam marudził? Życzę wam miłego tam popołudnia, wieczoru, nie wiem kiedy oglądacie ten film. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, na razie, pa pa.